Wiecie, co jest niesamowite? Nie miałem tytułu na dzisiejsze nauczanie i teraz tu wyszedłem i Leszek stoi przede mną w czerwonej koszulce i ma napisane: Jezus jest moim królem. O tym chcę dzisiaj mówić. Jezus jest moim królem. Jemu chwała. Jezus jest moim królem. Panie, oddaję Ci serce moje, moje uwielbienie. Chcę Ci ofiarować. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś zawsze na swoim miejscu, że Ty masz, Panie, wielkie rzeczy dla nas. Tobie chwała i cześć. Bądź wywyższony. Bądź wywyższony, Panie. Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą, Panie. I tego chcemy dzisiaj doświadczyć. Ty jesteś dobry. Alleluja. Amen. Tydzień temu, ja chcę dzisiaj kontynuować to, co gdzieś tak naprawdę tylko liznęliśmy tydzień temu. Nie wiem, czy pamiętacie, części z was pewnie nie było. Przeczytaliśmy jedną z najbardziej tragicznych historii w Biblii, kiedy to pewien człowiek trafił do innego kraju. Okazało się, że to byli Izraelici, Beniamici. Tam chcieli przenocować, w nocy wydarzyła się tragedia, jego nałożnicę i córkę gospodarza, u którego się zatrzymał, ci ludzie wyrwali z tego domu, gwałcili przez całą noc, porzucili na progu, po czym ten człowiek wyszedł rano, zobaczył tą kobietę martwą, wrzucił ją na swoje zwierzę, pojechał do domu, tam w tej rozpaczy pokroił ją na 12 kawałków, rozesłał po całym Izraelu, i mówi: patrzcie i uczcie się i wyciągajcie lekcje. I pamiętam, jak zadrżało tu przynajmniej moje serce, kiedy czytaliśmy to tydzień temu. Dlaczego? Dlaczego w ogóle taka historia w Biblii? Co to ma nas nauczyć? I ratunkiem były słowa... ratunkiem były słowa z Księgi Sędziów, ostatni wiersz Księgi Sędziów. Nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. I poszliśmy dalej. Poszliśmy do momentu, w którym się okazało, że to obecność króla i nie tego ludzkiego, tylko tego króla, który siedzi, króla królów, pana panów, to jego obecność zmienia okoliczności. To jego obecność, to wiara w niego czyni nas zwycięzcami. Nawet tutaj, na tej grzesznej ziemi. Ale czy można powiedzieć, nawet Izraelici, czy mogli powiedzieć w tamtym czasie, że nie było króla i każdy mógł robić, co chciał? Nie było ludzkiego króla. Nie było jeszcze Saula, pierwszego króla izraelskiego. Ale przecież był król tam w niebie. Czy da się odwrócić od tego króla w niebie? Czy da się mu powiedzieć: słuchaj, ja chcę żyć bez ciebie, po swojemu? No, jak czytaliśmy tą historię, to się okazuje, że tak. To się okazuje, że tak. I mimo, że słowa te są bluźnierstwem, nie ma króla i każdy może robić, co chce, bo one są bluźnierstwem, bo kto? Bo król jaki jest? Jezus. I on jest. To nie jest tak, że on czasami jest, czasami go nie ma. I dzisiaj chcę wam pokazać, że mimo, że ktoś bluźni przeciwko Bogu i mówi: króla nie ma, to on jest. I mimo, że możesz powiedzieć w kierunku tego jedynego Boga rzeczy najgorsze, jakie możesz sobie tylko wymyślić, możesz Go obrazić, możesz się od Niego odwrócić, to On cały czas jest i Cię kocha. Otwórzcie Księgę Samuela, 8 rozdział. W zeszłym tygodniu kilka wersetów czytaliśmy stamtąd, dzisiaj chcę trochę głębiej o tym powiedzieć. Pierwsza Księga Samuela, 8 rozdział. Nie widzę, żebyście wertowali. Nie macie swoich Biblii? Pokażcie. Tak jest. Większość telefonów, ale jest. Słuchajcie, to jest wasza broń.
To jest Słowo Boże, które jest żywe i ono nigdy nie jest nieaktualne. Miejcie przy sobie Pismo. 8 rozdział 1 Księgi Samuela. Przychodzą Izraelici do Samuela, który był sędzią w tamtym czasie w Izraelu. To był taki czas, kiedy sędziów Pan Bóg powołał, żeby trzymali pieczę nad jego ludem. Nie było jeszcze królów. To było po wyjściu z Egiptu. Wiecie, czas dziwny, bo Izraelici się odwrócili, jak zwykle zresztą zaczęli służyć innym bogom. Pan Bóg powołał w niesamowity sposób Samuela. I w pewnym momencie Samuel słyszy słowa, które nim wstrząsają. A słuchajcie, jakie słowa słyszy. Przychodzą do niego Izraelici i mówią tak. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Izraelici obserwują swoich sąsiadów i mówią, tam ten król w niebie, sędzia Samuel, który ma słowo dla nas od Boga. To wszystko nieważne. Mówią, ustanów nam króla takiego, jakiego mają wszyscy. A Samuelowi nie podobało się to, że mówili, daj nam króla, aby nas sądził i modlił się Samuel do Pana. Podoba mi się tutaj to, co Samuel zrobił. Nie zaczął rozpaczać, tylko co zrobił? Modlił się do Pana. A Pan rzekł do Samuela, wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, ale mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Zgodnie ze swoimi postępkami, a nie, tego nie chciałem czytać, 9. Otóż teraz usłuchaj ich głosu, mówi Bóg, ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienia króla, który będzie nad nimi królował. I Samuel zwołuje całego Izraela, stawia ich przed sobą i mówią, słuchajcie, przyszliście do mnie z szalonym pomysłem, mówiąc, daj nam króla, ale to będzie się z czymś wiązało. Słuchajcie z czym. Takie będą uprawnienia króla, który będzie nad wami królował. Będzie zabierał waszych synów i sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem, aby byli mu dowódcami nad tysiącami i dowódcami nad pięćdziesiątkami, aby uprawiali jego rolę, sprzątali jego żniwo, sporządzali oręż i przybory do jego wozów wojennych, będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały i piekły, najlepsze wasze pola i winnice i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom, z waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom. Najlepsze wasze sługi, służebnice i najlepsze wasze bydło i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce. Na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu sługami. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wtedy wam nie odpowie. Jakbyście usłyszeli takie słowa od proroka, który wielokrotnie już udowadniał, że ma słowo od Boga, to co byście zrobili? Rozmyślili się. Mi się też wydaje, żebym się rozmyślił, ale wiecie, człowiek jest przekorny. I mimo, że Samuel stanął przed całym ludem i powiedział, słuchajcie, nie będzie już tak jak za króla tego jedynego wielkiego, tylko będzie tak naprawdę ucisk. Nie będziecie już tak naprawdę mogli być sobą. Wszystko będzie skierowane na tego człowieka, który będzie wami rządził. I to, co oni robią, jest nie do wyjaśnienia. Lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział. Nie tak, ale niech król będzie nad nami. I teraz, ja nie wiem, czy są smutniejsze słowa w Biblii, ale słuchajcie tego. I my chcemy być takimi, jak wszystkie ludy. Niech nas sądzi nasz król. Niech nam przewodzi i niech on prowadzi nasze wojny. Pan Bóg wyprowadza ich z Egiptu w sposób niesamowity. Daje im ziemię obiecaną, która jest najlepszym skrawkiem na tej ziemi. Wszystko tam mają. Widzą błogosławieństwo Jego na każdym kroku. Z Jego imieniem na ustach wygrywają wszelkie wojny. Zdobywają nawet tych olbrzymów, których się bali. I w pewnym momencie stają przed swoim wielkim Bogiem i mówią tak. My nie chcemy być takimi, my chcemy być takimi jak wszystkie narody. Nie chcemy, żebyś Ty nami przewodził.
niech nas sądzi nasz król. Niech nas prowadzi i niech on prowadzi nasze wojny. I patrzą Samuelowi w oczy. Pan zaś rzekł do Samuela, usłuchaj ich głosu i ustanów im króla. Samuel rzekł więc do mężów izraelskich, idźcie każdy do swojego miasta. I wtedy się zaczyna. Izrael otwarcie, nie gdzieś tam po cichu, nie szemrząc, jak to na pustyni robili, otwarcie stanął przed Bogiem i powiedział, nie chcemy, żebyś był naszym królem. Chcemy innego, który będzie nas sądził, który będzie prowadził nasze wojny i który będzie naszym. Wiecie co, jak czytałem te przywileje króla, które Samuel przedstawił ludziom, to wydawało mi się, że logicznym by było się wycofać, ale zacząłem porównywać Królestwo Boże do Królestwa Ludzkiego. I wiecie co, król i Saul to pokazał, rzeczywiście zabierał najlepsze córki i najlepszych synów, ale Pan Bóg daje najlepsze córki i najlepszych synów. Saul zabierał dziesięcinę najlepszego zbioru, plonu, najlepszego bogactwa, a Pan Bóg pomnaża. I co jest jeszcze najlepsze, król ludzki, kiedy zabiera, kiedy chce od ludu, oczywiście on to robi w imię dobra całego narodu, tak, żeby byli silni i tak dalej, ale tak naprawdę wszystko trafia na jego konto. Królowie byli najbogatsi. Oni przygarniali do siebie. A nasz król, ten, który jest w niebie, jeden jedyny, mówi, ja wam jeszcze pomnożę i to wszystko jest dla was. Ja nie chcę nic od was. Nie możecie nic dla mnie więcej zrobić. Król bierze dla siebie ludzki, a król, który jest jedyny w niebie, daje jeszcze więcej nam. Co na to powiecie? Amen. Gdybyśmy porównali jeszcze króla ziemskiego z królem, który jest jedyny i słuszny, z Bogiem naszym, to byście szybko zobaczyli, i to pokazuje ta historia. Kiedy Samuel usłyszał, Saul, przepraszam, pierwszy król izraelski, kiedy usłyszał po swoich paru latach panowania, że Pan Bóg powołał kolejnego króla Dawida i Saul musi się wycofać, to Saul wtedy oszalał, dosłownie. Oszalał i czytamy przez kilkanaście rozdziałów, jak próbował zabić Dawida, jak próbował go zniszczyć, jak próbował na siłę utrzymać swoje królestwo. A wiecie co? Izraelici stają przed Bogiem i mówią, daj nam naszego króla. I Pan Bóg zamiast walczyć o siebie i mówić, nie, ja chcę być waszym królem, zamiast mówić, ja wam pokażę, ile ja mogę wam jeszcze dać, to mówi, okej. Pan zaś rzekł do Samuela, usłuchaj ich głosu i ustanów im króla. Dlaczego Pan Bóg się wycofuje? Czy w ogóle można użyć takich słów, że on się wycofuje i oddaje karty? I mówi, dobrze, jak nie chcecie, to proszę bardzo. Wiecie co, nam się po ludzku wydaje, że można wygrać z Bogiem i Izraelici myśleli, że wygrali. I powiedział Pan Bóg, okej, teraz rządźcie sobie sami. Pan Bóg nie walczy, bo nie musi nikomu niczego udowadniać. Nawet jak Izraelici powiedzieli mu dziękuję, do widzenia, to on jest królem. Pan Bóg nie musi na siłę pokazywać ludziom, słuchajcie, ale ja tutaj dalej panuję. On dalej jest królem. Nam się wydaje, że z nim wygraliśmy, a on dalej jest. Kiedy diabeł kusi Jezusa na pustyni, przenosimy się trochę w przyszłość, kiedy diabeł kusi Jezusa na pustyni, stawia go wtedy na wysokiej górze i pokazuje wszystkie królestwa ziemi i mówi, słuchaj, jak tylko oddasz mi pokłon, jak tylko padniesz na swoje kolana, to ja ci oddam to wszystko, co tutaj widzisz przede mną. I diabeł naprawdę myślał, że może się targować z Jezusem, Synem Bożym. I niesamowite jest to, jak Jezus reaguje. On nie mówi, słuchaj, ale to jest wszystko moje. To jest wszystko mojego Ojca, ty nie możesz mi tego dać. Jezus pokazuje, że Pan Bóg jest cały czas sobą.
Nam się wydaje, że możemy z Nim wygrywać, a On jest. Nam się wydaje, że podeszliśmy Go, a On cały czas jest sobą. Diabeł pluje Mu w twarz przez wszystkie wieki, jakie tutaj są na ziemi. Wmawia ludziom, że Bóg jest inny, niż im się wyobraża. I Pan Bóg zamiast się bronić i mówić, słuchajcie, ja jestem inny, ja nie jestem taki, jaki diabeł próbuje wam mówić, bo po prostu się wycofuje, to jest w przenośni, i jest dalej sobą. A jaki jest Bóg? Dobry, kochający, miłujący, wspaniały, łaskawy. I On nie musi nam udowadniać, że jest inaczej. On nie musi teraz mówić, moje królestwo jest większe od królestwa Saula. Kiedy czytamy dalej tą historię, w rozdziale 12 jest coś, czego nie mogłem zrozumieć. Dlaczego Pan Bóg, mimo że Izraelici się Jego wyparli, dalej ich kochał? Słuchajcie tego. Rzekł więc cały lud do Samuela, 19 wiersz 12 rozdziału. Módl się za nami. Aha, Izraelici w pewnym momencie się zreflektowali. Zobaczyli, że zrobili błąd. Zapragnęli mieć króla ludzkiego, powiedzieli Bogu do widzenia i przyszli do Saula, do Samuela, tacy trochę chyba zrozpaczeni. I ten fragment to opisuje. Rzekł więc lud do Samuela, módl się za swoimi sługami do Pana, Boga swego, abyśmy nie pomarli. Gdyż do wszystkich naszych grzechów pokutowali, dodaliśmy jeszcze to zło i zechcieliśmy mieć króla. I odpowiedział Samuel ludowi, nie bójcie się, wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego swojego serca. Nie odstępujcie od Niego do nicości, które nie mogą pomóc ani ratować, gdyż są nicościami. Nie porzuci bowiem Pan Bóg swojego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. Widzicie to, co Pan Bóg mówi? Oni powiedzieli Mu dziękuję. My idziemy swoją drogą, nie potrzebujemy Ciebie. Nie porzuci bowiem Pan Bóg swojego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje. Również i ja daleki jestem, Samuel mówi, od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. Owszem, uczyć was będę drogi dobrej i prawej. Oto bójcie się Pana i słuchajcie i służcie wiernie z całego serca, widząc, jak wielkich rzeczy dokonał z wami. Jeżeli atoli będziecie źle postępować, to zginiecie zarówno wy, jak i wasz król. Boża miłość jest nie do ogarnięcia. Nie da rady jej wytłumaczyć w ludzki sposób. Nawet jak powiesz Bogu dziękuję, nie chcę z Tobą mieć nic wspólnego, to On cały czas jest, kocha Cię i jak tylko do Niego przyjdziesz, nawet w najgorszej sytuacji, to On powie, nie zapomniałem o Tobie. Nie porzuci bowiem Pan swojego ludu. Nie porzuci bowiem Pan swojego ludu. Nie ma takiej opcji. I was Pan Bóg też nie porzuci nigdy. Amen? Amen. Chcę zakończyć tekstami z Księgi Daniela. Tam jest drugi rozdział, który opisuje całą historię ziemi, królestw. Król Nebukadnezar ma sen, śni mu się posąg, który oznacza, wykłada Daniel, śnią mu się kolejne królestwa i na samym końcu jest królestwo, którego nie mogą rozszyfrować. I w 44 wierszu drugiego rozdziału jest napisane tak. Za dni tych królów, czyli tych, którzy minęli, Bóg niebo stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. A królestwo to nie przejdzie ani na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak i widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny.
będą wszystkie królestwa ziemi przeminą, ale jedno królestwo ostanie się na wieki. Jakie to królestwo? Boże. Srebro, złoto, brąz, wszystko to przeminie, ale będzie jedno królestwo, które nigdy nie minie. I to jest królestwo Boga, naszego Ojca. I dziś mówisz tak i wchodzisz do Królestwa Bożego. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że to królestwo jest naprawdę niezniszczalne. I nie dlatego, że ma wiele wojska. Bo Saul, kiedy chciał pokazać swoją siłę, to ruszył na Filistynów i ich pokonał. A Pan Bóg, kiedy chce pokazać swoją siłę, to po prostu jest sobą. I On nie musi nikomu udowadniać tego, że Jego chwała i potęga są wielkie. On jest, On był i będzie zawsze taki sam. Nie próbujcie podważać Jego królestwa, bo ono jest wielkie i niezniszczalne. Halleluja. Za chwilę zobaczycie, jak ta woda z czystej stanie się brudna. Nie dlatego, że Magda jest brudna, tylko dlatego, że ma na sobie mnóstwo grzechów. Chcę wam powiedzieć, że każdy z was może zostać oczyszczony i wejść do Bożego Królestwa, które nigdy nie przeminie. Jeśli jesteście gotowi, jeśli Duch Święty dzisiaj was poruszył, to jest taka opcja, że możecie wejść do tej wody i dzisiaj oddać swoje życie i powiedzieć: tak, Królu, chcę żyć z Tobą. Może jeszcze nigdy nie podjąłeś takiej decyzji radykalnej, ale w Bożym Królestwie wszystko jest radykalne i szalone. Jeśli Pan Bóg jest Twoim Królem, jeśli chcesz Mu powiedzieć tak, i powiedzieć nie wszystkim królestwom ziemskim, to dzisiaj jest ten czas dla Ciebie. Zaśpiewamy teraz pieśń, a Duch Święty niech w Was działa. Oddaję serce moje.